Widać, kurczę, pęknięcie, to się zdarza niestety. Natomiast tutaj koszt tej głowicy do ciągnika Fendt to jest wydatek rzędu 22 tysięcy netto. To trzeba liczyć, że to będzie kosztowało tutaj w częściach około 33 tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam. Witam serdecznie z warsztatu firmy Korbanek w Tarnowie pod Górnem. Tak jak tam wcześniej wspominałem, no mamy tutaj ciągnik Fendt 936, rocznik 2008, przebieg około 6 tysięcy godzin. No i niestety no też tutaj się przykra rzecz stała, ponieważ trzeba wymienić głowicę. Tutaj mamy głowicę, która w tym ciągniku była zamontowana i widać, kurczę, pęknięcie, to się zdarza niestety, pęknięcie między tutaj zaworami, no i płyn chłodzący był wydmuchiwany na zewnątrz, a też przedostawał się do komory spalania. Głowica, no, to jest dosyć istotne, sami głowice, niektórzy sprawdzają na zimno, ciśnienie podając, ale no wtedy też nie zawsze to wychodzi, my zawsze tutaj głowicę dajemy do zakładu, który sprawdza na rozgrzaniu, czyli rozgrzewa płyn, w którym jest zanurzona głowica, no i wtedy pod ciśnieniem, jeżeli się tam poda ciśnienie, no to wychodzi i nawet najmniejsze pęknięcia wychodzą tu i tak do końca tego nie widać, chyba że tutaj gdzieś latarką przeświecimy, kolega poda latarkę, to może będzie widać. I generalnie tego się nie naprawia, no można, nie raz tam się, o, coś tu widać faktycznie, no ale nie, czy to będzie widać na monitorze potem, no ale fakt jest taki, że jest to pęknięte i no są firmy, które spawają głowice, natomiast no tu uszczelnienia, powiem, że to jest dosyć ryzykowne posunięcie, my też kiedyś że powiem, zaufaliśmy i zleciliśmy, może nawet nie bezpośrednio my zlecili, bo głowica była dana do zakładu, zakład, który regulował głowicę, stwierdził, że pospawa, natomiast wyszło tak, że po bardzo krótkim czasie pękła w następnym miejscu, no i niestety niepotrzebnie wyrzucone pieniądze w błoto na regenerację, później uszczelkę, ponowne wymianę głowicy, skończyło się na tym, że trzeba było głowicę, akurat tam był ciągnik Case'a, wymienić na nową. No i tam głowica do Case'a troszeczkę już kosztowała, bo to ponad prawie że 40 tysięcy złotych, a to było chyba z 2 lata temu. Natomiast tutaj koszt tej głowicy do ciągnika Fendt, a ściśle do silnika Deutz 2.13, to jest wydatek rzędu 22 tysięcy netto. Kompletna głowica, mówimy kompletna w sensie z zaworami. Natomiast no wiadomo, że tutaj bez sprzętu typu tam żywienki, no bo to nie jest element głowicy. Taka głowica około 22 tysiące złotych, jest to nowa głowica. Jest też możliwość zakupu głowicy po regeneracji, tańszej. Wtedy trzeba oddać starą głowicę. No i jeżeli pozytywnie przejdzie weryfikację i producent, czyli firma Deutz uzna, zatwierdzi zwrot starej głowicy, to wtedy ta różnica to jest około 5 tysięcy bodajże złotych mniej, czyli tam gdzieś około 17, no 16 tysięcy głowica wychodzi po regeneracji. Też może się okazać, że to jest sami nowa głowica. Tutaj mamy, tutaj zdecydował na propozycję złożoną i zarówno na głowicę regenerowaną, jak i na głowicę nową. Zdecydował się, że na nową głowicę 22 tysiące to jest naprawdę, no może powiedzieć, ktoś powie, że to jest dużo pieniędzy. Natomiast powiem tak, że głowice do ciągników, no tutaj akurat chyba jedna to jest z najtańszych głowic do dużego ciągnika, bo ostatnio słyszałem, że głowica do ciągnika John Deere o mocy bodajże coś tam też koło 400 koni to jest 67 tysięcy złotych, więc to tutaj można porównać za ile. Ta głowica też, tak tutaj dodam, nie jest kupiona w sieci Akko, bo w serwisie Fendt taka głowica kosztuje ponad 30 tysięcy. No, jest możliwość kupienia za znacznie mniej tej samej praktycznie głowicy.
z taką samą gwarancją, więc tutaj, a jest to głowica, jest to głowica oryginalna, nie jest to jakiś tam zamiennik czy coś w tym stylu, jest to głowica oryginalna do tego modelu silnika. Także tutaj co do kosztów głowic, no to wiemy, tutaj niestety klient wcześniej już samodzielnie postanowił, no bo ten ubytek płynu był dosyć znaczny, padło na chłodniczkę EGR-u, wymienił chłodniczkę EGR-u, plus minus 10 tysięcy, mówimy o kwotach netto, trzeba było zapłacić za taką chłodniczkę, bo tyle to kosztuje ta chłodniczka, 9 tam z haczykiem, więc klient już 10 tysięcy no wydał we własnym zakresie, potem stwierdził jednak, że trzeba będzie ciągnik chyba tutaj szukać dalej, no bo dalej problem występuje, płyn ubywa, ciągnik dymi na biało, bo nawet jak przyjechał do nas, to już miał problemy z obróceniem rozrusznik silnika, więc tutaj też nie kombinowaliśmy, ciągnik wypchnęliśmy na sztywnym holu, żeby coś tutaj nie uszkodzić. Sprawdziliśmy później jeszcze ewentualnie, czy nie doszło, to pomierzyliśmy sobie, czy tłoki równo wystają, bo to mogło dojść do skrzywienia korwowodu przy takich właśnie, jeżeli się dostanie płyn do komory spalania, no i wiadomo, że on się nie ściśnie tak jak powietrze, no i wtedy no, może się wykrzywić korwowód, no ale tutaj zrobiliśmy pomiary, tłoki wystawały równo i prawidłowy wymiar był, więc tutaj ryzyko, że coś by się stało z którymś korwowodem, akurat zostało wyeliminowane. No teraz montujemy głowicę, tak jak tutaj widać, kolega tutaj jest na etapie właśnie leży regulacji zaworów, to pokażemy tutaj sposób regulacji zaworu, żeby było może troszeczkę ciekawiej i merytoryczniej. No ale oprócz głowicy, no to wiadomo, że są dojdą dodatkowe koszty typu śruby pod głowicę, mocujące głowicę, śruby do zamocowania kolektora wydechowego, uszczelki. No, trochę tej biżuterii tutaj się uzbierało, plus akurat to, a to za chwileczkę i powiem, co tam jeszcze w tym, przy tej okazji zostanie tu wymienione i jaki to mniej więcej sumaryczny jest koszt. Także teraz tutaj kolega mi się przymierza. Pokażemy ręce, które leczą. To tak jak na sali operacyjnej. No, do ustawiania luzów zaworowych służy tutaj właśnie taki specjalny klucz i to jest w zależności od modelu silnika. Te klucze też się troszeczkę różnią. O, ustawiamy. To jest kątomierz właściwie, no bo tutaj wiadomo, że luzu jako takiego luzu nie jesteśmy w stanie zmierzyć, no ponieważ no, tutaj cztery zawory, no i jakby tutaj ten luz należałoby pomierzyć. Opuszczamy, ustawiamy odpowiedni kąt i dokręcamy, czyli kontrujemy i w zasadzie jest dobre. Regulacja luzów zaworowych, wiadomo, że tu przy naprawie to musi być, ale też okresowo należy sprawdzać luzy zaworowe, także przegląd ciągnika. To nie jest tylko wymiana oleju w silniku, wymiana filtrów, a co jakiś czas należy też zweryfikować, sprawdzić luz zaworowy, no bo za duży luz zaworowy to niestety no mniejsza efektywność, gorsza efektywność silnika, do komory spalania dostanie się mniej powietrza, więc ciągnik będzie na pewno zużywał więcej paliwa, przy tym dymił, a też mocy swojej nie osiągnie, to mówimy, jeżeli są zawory zbyt luźne, bo zawory się wtedy nie otwierają. Zbyt ciasne zawory to z kolei też niedomykanie się komory spalania, no i efekt może być też taki, że moc na pewno będzie miała mniej, no bo będzie uciekało, ciśnienie smężenia takiego nie uzyskamy, bo niedomknięte zawory, ale też się wypalają potem i gniazda zaworowe, także luz zaworowy w silniku ma dosyć duże znaczenie i to nie jest tak, że zdarza się, że niektórzy klienci zawory regulowane były jak ciągnik był na gwarancji i przyjechał w serwis. Natomiast później to jest tylko wymiana oleju w silniku, wymiana filtrów, czasami też. No a po jakimś czasie się okazuje, że silnik nie domaga i później dlaczego tyle to kosztuje. Także tutaj chciałbym przy tej okazji zwrócić uwagę, żeby jednak dbać o swoje maszyny, bo to nie są tanie zabawki, bo dosyć drogie, one ciężko pracują, no i też wymagają jakby tutaj pewnej okresowych czynności serwisowych, regulacyjnych. Zdemontowaliśmy, jak tutaj wcześniej też zacząłem tutaj mówić, no przy tej okazji, jak wymontowana została głowica, układ wtryskowy też został oddany do sprawdzenia. Może tu źle nie było, natomiast no też nie było tak aż różowo. Wtryskiwacze zostały wyczyszczone, sprawdzone, wyregulowane. Listwa Common Ray tak samo wyczyszczona. Sprawdzony zawór, sprawdzony czujnik, wszystko ok. Teraz właśnie tu kolega
tu będzie montował taką tu listwę, mamy po sprawdzeniu. I tu taki tutaj szyna, listwa, różnie to ludzie nazywają, z której jest padliwo podawane na poszczególne tryskiwacze. No i mówię, nie było źle, ale też niestety bez dodatkowych kosztów się nie było, no bo samo sprawdzenie to jest jedno. Dwa, niestety trzeba było wymienić pompki, ponieważ pompki wysokiego ciśnienia, to jest taka sekcja pompy jednej, drugiej, ten silnik ma dwie takie pompy, plus zawór sumujący. No niestety te pompy tu są akurat stare z tego silnika. No już są na tyle zużyte, że nie dają pełnego ciśnienia, więc ten silnik też mógłby troszeczkę nie domagać. No i tutaj było zalecenie jednak, żeby pompy wymienić. Mamy pompy oryginalne, Bosch. Nie jest to też jakaś podróba. I koszt takiej pompy, to po jakimś tutaj rabacie oczywiście, wyszedł 1500 zł. Oryginalna pompa boszowska, oryginalna pompa z logo producenta ciągnika, niestety jest znacznie droższa. Co do tych kosztów, których zacząłem mówić, no więc wymiana głowicy plus części, wszystkie części związane z tym, czyli uszczelki, nowe śruby, dwie pompy wysokiego ciśnienia plus no takie tam okoliczne rzeczy, filtr oleju, olej, to trzeba liczyć, że to będzie kosztowało tutaj w częściach około 3000, jeżeli dobrze pamiętam, w tych granicach. No jest to dosyć spory koszt, no ale jeżeli się porówna do ceny części na przykład innych marek, jak tu wspomniany wcześniej był Case, gdzie głowica, sama głowica kosztowała około 40 000 zł, a John Deere kosztował ponad prawie że 70 sama głowica, no to jednak jest, można powiedzieć, połowa ceny prawie. No ale to też jednak troszeczkę kosztuje, dlatego też warto, tak jak wspomniałem, dbać o te ciągniki. Wiadomo, że tutaj na pęknięcie tej głowicy użytkownik być może nie miał bezpośredniego wpływu, być może doszło do przegrzania, no, różnych przyczyn, także tutaj, żeby też nie przegrzać silnika, istotny jest ten tutaj element, który widzimy teraz na ekranie, czyli chłodnica, dbanie o czystość chłodnicy i czyszczenie okresowe, żeby nie doprowadzić do przegrzania silnika, no bo niestety te koszty napraw są później dosyć duże. Tymczasem serdecznie oczywiście dziękuję wszystkim za uwagę, no i zapraszam do oglądania filmów na naszym kanale.